Cześć moi drodzy, dzisiaj moim Państwa gościem jest Daniel Omielańczuk. Cześć Daniel. Cześć. No przede wszystkim chciałbym nagrać z Tobą wywiad a propos Twojej najbliższej walki. 8 września w rosyjskim Krasnodarze zmierzysz się z irańskim zapaśnikiem Amirem Aliakbari. I Daniel, przede wszystkim termin tej walki był przekładany już bodajże 2 albo 3-krotnie. Powiedz mi, dlaczego tak się działo i czy nie deprymowało Cię to w żaden sposób? Znaczy wiesz co, na pewno troszkę deprymowało, bo się przygotowujesz i tak dalej. No i ten termin jest przekładany, bo ja sobie tak wyliczyłem, że jak zawalczę w sierpniu, nie porobiłem się, to potem na początku października znowu będę chciał zawalczyć, bo chcę walczyć jak najczęściej. No a przez to, że tak się przekłada, to tak jakby się terminy przesuwają, no i na pewno raczej ciężko będzie zawalczyć w październiku. Powiedz mi, co było przyczyną tych przesuwania tych terminów przez ACB? No bo im tam gale się wypadały, do końca nie wiem dlaczego powypadały, no ale podobno już te problemy, które mieli, już ich nie ma, więc mają teraz być normalnie gale i mają być jeszcze fajnie, ma to wszystko wyglądać, więc zobaczymy. A powiedz, czy w momencie, w którym otrzymywałeś te informacje, że te gale się zmieniają, te terminy wypadają, nie myślałeś o zmianie organizacji bądź stoczeniu walki gdzie indziej? Nie, na razie nie. Chcę naprawdę zawalczyć z tym Aliakbarim, bo wiesz, dobry zawodnik, duży zawodnik, więc bardzo rozpoznawalne nazwisko, więc fajnie byłoby z nim stoczyć bój i wygrać. No, jego jedyna porażka na razie, 8 zwycięstw, jedna porażka, to jest porażka w finale Rising z Mirko Krokopem, gdzie również w sumie był faworytem Irańczyk wtedy w tej walce. I no, stylistycznie na pewno zawodnik, który Ci nie odpowiada, bo nie ma co oszukiwać, że on będzie próbował obalać, a Ty będziesz próbował przenosić tę walkę w stójkę. Jesteś zadowolony z tego zestawienia? Jestem, bo to, wiesz tak, no raczej nie będzie mi to jakimś na rękę, że on jest będzie próbował mnie obalać, ale pamiętajmy, że Curtis Blaydes próbował też przez 3 rundy mnie obalać, nie obalił ani razu, tak naprawdę wygrał tym, że kontrolował przesiadce, wiesz, więc myślę tak teoretycznie, że Aliakbari aż nie ma takiej kontroli, wiesz, przysiadce, nie, więc tutaj nawet jak mnie zepcha, to postaram się, żeby mnie nie obalił. Dużo pracowaliśmy teraz na tym właśnie, żeby wychodzić pod siatki i wiesz, bić. A jak oceniasz jego przygotowania kondycyjne? Myślisz, że to może być twój plus, że on po prostu się wypompuje po pewnym czasie? To na pewno, bo widziałem jego walki, widziałem gdzieś tam jego sparingi z innych klubów, bo jeździ po Europie, wiesz, trenować gdzieś tam. Inni zawodnicy tak jakoś za nim za bardzo nie przepadają i wysyłali z nim sparingi, no taka prawda, wiesz, i kondycyjnie aż tak dobrze nie wyglądał. Powiedz, bo widziałem na Twoim fanpage'u na Facebooku pytanie od któregoś z Twoich fanów, czy ludzie, którzy sprzyjają Aliakbarimu, nie zasypali Twojej skrzynki wiadomościami. Powiedziałeś, że tutaj nie, ale na Instagramie tak. I powiedz, co to były za wiadomości? Na Instagramie dostaję codziennie, dostaję nawet już od jakiegoś czasu odliczanie do mojej śmierci. Już dzisiaj patrzyłem, to chyba 23 dni zostało do mojej śmierci. Ogólnie dużo tam jest, wiesz, że mnie zabije, że oni mnie zabiją i w ogóle takich komentarzy, wiesz, pod zdjęciami i tak samo w wiadomościach prywatnych, no ale tym bardziej będzie smakować zwycięstwo. Zobaczymy, czy ich aktywność na moim koncie nadal się tak utrzyma. Dużo jest tych wiadomości? No naprawdę dużo, naprawdę. Niezłe wariaty są tam. Oprócz Twojej walki w ACB mamy jeszcze niedługo bardzo ciekawą walkę Piotra Strusa o mistrzostwo w wadze średniej. Powiedz mi, jak oceniasz przygotowania Piotrka, bo tu razem trenujecie WCA i jak widzisz jego szansę na zdobycie tego pasa ACB? No, na jednej gali będziemy walczyć, tak, bo on tak samo będzie walczył w Krasnodarze 8 września, więc no co, Piotrek jest w mega sztosie. Mówię teraz całkiem uczciwie, że nie widziałem, żeby był w lepszej formie. Nigdy nie był, na pewno nie miał takiej kondycji i tak się nie ruszał, jak robi to teraz. Jeśli chodzi o walki Twoich kolegów z maty, chciałbym Cię zapytać na pewno o walkę Janka Bochowicza na historycznej gali UFC w Moskwie. Nikita Krylow, powrót do UFC. Powiedz mi, co powiesz o Janku, jego przygotowaniach, jak to idzie? No, Janek to wiadomo, ostatnie walki pokazał, odkąd się przenieśliśmy tutaj do Jocza, jaki jest jego poziom wysoki, więc tu się nic nie zmienia. Janek jest w coraz lepszym sztosie. Wiadomo, Krylow jest dosyć niewygodnym zawodnikiem, bo dziwnie kopie, dziwnie uderza, no ale Janek jest na to przygotowany i
jest bardziej, uważam, doświadczony, z mocniejszymi zawodnikami wygrywał niż Kirillow i teraz nie powinno być żadnej niespodzianki. Czyli co, myślisz, że kolejna walka Janka będzie o pas już w UFC? No, chciałbym bardzo, wiesz, naprawdę bardzo bym chciał. Dobra, Daniel, wracając do twojej osoby, te komplikacje z przekładaniem gal mogłyby spowodować brak twojego występu na DSF-ie w Gliwicach, gdyby nie fakt, że DSF wycofał się również z gali w Gliwicach, gdzie miałeś walczyć. Kiedy możemy cię zobaczyć w związku z tym na DSF-ie? Bo z tego co wiem, nie będzie to ani Częstochowa we wrześniu, ani Szczecin w październiku. No, na razie nie rozmawiam z DSF-em na temat mojego powrotu do nich. Skupiam się na tej walce. Zobaczymy, jak będę się czuł, czy nie będzie żadnych kontuzji po tej walce i wtedy będziemy śledzić, co dalej. A jak zareagowałeś na informację, że ta gala w Gliwicach się nie odbędzie? Nie, no, wiesz co, nawet o niej naprawdę tak szczerze, uczciwie nie myślałem, bo nie wybiegam tak w przyszłość, bo wiesz, wybiegając w przyszłość, jak tu mam walkę, dostanę kontuzji, to ja będę już, wiesz, daleko w przyszłość, bez sensu. Więc wiadomo, DSF zmienił plany, ma inne, więc okej, nie? A powiedz mi, Daniel, bo miałem przyjemność wczoraj rozmawiać z prezesem DSF-u, Sławomirem Dubą, i stwierdził, że ten turniej wagi ciężkiej, o której mówię, mocno się rozbudował. Ty w ogóle planował, chciałbyś wziąć udział w takim turnieju wagi ciężkiej, czy podobnie jak Różal podchodzisz, że interesują Cię tylko pojedyncze tak zwane superfighty? Nie, no wiesz co, nie jestem już najmłodszym, nie jestem takim stricte zawodnikiem K1, więc... Turniej jakoś mi tam nie jest wcale na rękę, do tego uważam, że K1 jest bardzo kontuzyjne, dużo bardziej kontuzyjne niż MMA, więc wolę te superfighty. Na Facebooku zamieściłeś również ostatnio zdjęcie z MD Clinic, opisane poranna kawa z Różalem. Powiedz mi, jak często jesteś gościem MD Clinic? Czy to był jakiś zabieg, czy standardowe badania? Nie, to były akurat standardowe badania, ale chodzę też tam do fizjoterapeutów, do Łukasza Nagrapy dosyć często, żeby tam, wiesz, pilnował tych moich kości, tych moich wszystkich, bo najmłodszym zawodnikiem nie jestem, więc gdzieś te dolegliwości, stare kontuzje są i Łukasz dba o to, żeby, wiesz, one się nie pogłębiały i nie nawracały, nie? To tak samo jak często chodzę sobie do tego, do centrum MML, tak? Więc to samo, w MML-u dbają o moje drogi oddechowe, o moje oczy i tak dalej, a tutaj o moje kości i kontuzje. I mieliśmy okazję, Daniel, porozmawiać po meczu charytatywnym MMA kontra pięściarze. Przede wszystkim chciałbym zapytać, czy masz... W słynnym meczu, który wygraliśmy z pięściarzami, tak? O... Mówię o tym słynnym meczu, w którym wygraliście z pięściarzami. I chciałbym na początku zapytać o smutną sprawę. Czy Stylon wypłacił te pieniądze, których nie wypłacił? Masz jakieś informacje? Z tego, co tam czytałem na Facebooku, to wypłacił, już są porozliczani, więc wszystko dobrze się skończyło. Powiedz parę słów o samym meczu, bo słyszałem, że byłeś napastnikiem w tym spotkaniu. Nie, ja byłem obrońcą, wiesz, to jest tak, ja byłem obrońcą, zatrzymałem atak tych pięściarzy, tak? Dwóch takich małych snypków, wiesz, tam się odbiło ode mnie, podałem piłkę i potem Anzor po tej akcji strzelił gola, nie? Więc troszkę się przysłużyłem do naszej wygranej. Prawie asysta. Wiadomo, prawie. Można powiedzieć, że to była asysta. A myślisz, że będą jeszcze takie eventy organizowane w przyszłości? Myślę, że powinny być na pewno, bo frekwencja ludzi była bardzo duża. Dla nas to też była mega rozrywka, wiesz o co chodzi, odskocznia od takiej codzienności. Do tego mogliśmy się przysłużyć dobrej sprawie, więc powinno być jak najwięcej. Na sam koniec już, Daniel, chciałbym Cię zapytać o Twoją rolę trenerską, można powiedzieć, i Twojego podopiecznego Jakopa Szostaka. Rozmawiałem tu z nim przed chwilą, mówi, że waga schodzi, wszystko idzie dobrze po to październikowe KSW. Jak oceniasz jego rozwój jako zawodnika MMA? No, bardzo dobrze się rozwija, zresztą co widać, już wczoraj gdzieś tam mówiłem, że przyjeżdżają chłopaki z Polski na sparingi i są zaskoczeni poziomem, jaki prezentuje Jako, wiesz, bo nigdy się nie spodziewali, że on będzie rzeczywiście zajebistym sparing partnerem, że będzie się tak rozwijał i będzie stawiał tak wysoko poprzeczkę, nie? Jeszcze jak się mnie posłucha i zrobi to, co go proszę do walki, to naprawdę zapisze się w KSW w historii. No to czekamy na ten historyczny zapis. Tylko trzeba mu pomóc i go zmotywować do tego, bo to chodzi o to, jak ma wyglądać na walce, nie? Więc on wie, o co, jakby ludzie jeszcze pomogli, żeby posłuchał się mnie i zrobił to, co chce, to naprawdę będzie bardzo fajne.
To słyszycie, moi drodzy, musicie prosić Jakopa, żeby się posłuchał Daniela i wtedy na pewno wygra. Słuchaj, Daniel, serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas na ten wywiad. Powodzenia 8 września w Krasnodarze. Mam nadzieję, że obaj z Piotrkiem wrócicie z wiktoriami tutaj do kraju. I co, do zobaczenia później na kolejnym DSF-ie prawdopodobnie. Wiadomo, serdecznie zapraszam na moje walkę, jak i Piotrka, i trzymajcie za nas kciuki. Dzięki bardzo. Dzięki.